Dla was, którzy wciąż upadacie, was to męczy. Przeczytam wam z Łukasza 7,47. Ku pocieszeniu i wzmocnieniu. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała, komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Więc to są słowa Pana Jezusa, które mówię do ciebie, który upadasz. Bóg ciebie kocha, Bóg ci przebacza, Bóg ci wybacza i co za tym idzie? Ty bardziej będziesz kochał Jezusa. A to samo słowo jest użyte w Ewangelii Jana 3,16. Więc mówię, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dałoby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tutaj słowo Bóg umiłował świat. Świat, w ogóle świat, nie tylko wierzących. Jak niektórzy słyszałem, są tacy kaznodzieje w Polsce, którzy mówią, że Bóg kocha tylko wierzących. A tutaj jest napisane, że Bóg kocha świat. Więc Bóg umiłował świat i Syna swego dał, aby każdy, kto wierzy, w Niego nie zginął. Więc Bóg umiłował tę prostytutkę, Bóg umiłował ciebie, kocha ciebie cały czas i Jego miłość cały czas ci wybacza. Nawet jeśli notorycznie upadasz w to samo i już siebie nienawidzisz za te grzechy, z którymi nie radzisz sobie, ale wciąż jesteś wierzący. Bóg ciebie kocha i nie ustaje ciebie kochać. Amen. Więc teraz, mój drogi, kochany grzeszniku, przyjmij po prostu miłość Bożą i podziękuj Jezusowi, że kocha ciebie i umiłował świat na tyle, ukochał ciebie na tyle, że postanowił oddać własne życie dla twojego zbawienia i twojego oczyszczenia. A dlaczego ta kobieta umiłowała Jezusa? Bo Jezus ją najpierw pokochał. Bóg ciebie kocha i non-stop doświadczając Jego miłości. Może za jakiś czas przestaniesz być tym grzesznikiem. Może nie. Bóg ciebie kocha. Bóg umiłował świat, umiłował ciebie, kimkolwiek jesteś, jakkolwiek żyjesz. I w pewnym momencie niektórzy z was odpowiedzą na tę miłość. Ja teraz mówię też do niewierzących, jeśli może trafi komuś to nagranie, trafi się, dotrze to nagranie. Bóg ciebie kocha takim, jakim jesteś. I w pewnym momencie ty będziesz mógł odpowiedzieć na tę miłość i zaczniesz żyć inaczej. Bo miłość Boża jest uzdrawiająca. Jego łaska nas przemienia. Nie my sami siebie przemieniamy, tylko łaska Jezusa Chrystusa nas przemienia. I teraz ta łaska jest nad tobą i podziękuj Jezusowi za tak bezgraniczną miłość. Bo nie ma większej miłości niż kiedy ktoś oddaje swoje życie za innego. Niech się Bóg błogosławi i podnosi.